Hej, cześć. Ostatnie parę tygodni spędziłem na szkoleniu swojego psa Tabasco do roli Nany w spektaklu Piotruś Pan w Teatrze Studio Buffo. I to były dosyć intensywne parę tygodni. Premiera już za nami. W sumie 7 spektakli za nami. Wszystkie spektakle na grudzień już skończone. I skorzystając z okazji, chciałbym pokazać Wam, jak wyglądał casting na rolę Nany. Na szczęście udało mi się uzyskać filmik od Marka i Ani. No i za chwilę Wam pokażę, ale korzystając z okazji, chciałem też podziękować całej ekipie Studio Buffo za niesamowite, ciepłe przyjęcie, zarówno mnie, jak i psa. I do zobaczenia na spektaklach w styczniu i kolejnych miesiącach. A teraz filmik z castingu. No dobra, to w takim razie na początek zrobimy jakieś tam chodzenie. Dobra, porównaj. Porównaj. Siad. Zostań. Zostawanie w miejscu, w pozycji siadany. Mogę nawet przebiegać ten ustaw, kontuzjowany jestem ja. Ale ogólnie nawet uciekanie przy siadaniu to dobrze. To bez komendy się nie ruszy. Powinien być zwolniony na komendę. A, zuża, no dobra. Dobra. Tak samo jest to do mnie. Przychodzenie. Zrobimy zostawanie jeszcze w leżeniu. Siad. Dobra, leżeć. I tak samo można przed nim uciekać, takie różne rzeczy. Przychodzenie z obejściem do nogi, tak zwane. Dobra, noga. I odchodzi i siada po mojej lewej stronie. Też jest dostawienie do lewej nogi, czyli że nie obchodzi mnie dookoła, tylko po prostu zostawia. Dobra, chodź. Dostaw. Ładnie dostał. No. Dobre. Dobre. Czekanie. Daj głos. Dobra. Zostawanie nawet w stojaku, aczkolwiek to zawsze jest dla psa troszkę trudniejsze. Zostań. Zostań. No, tak jak mówiłem, to jest tutaj. Zostający też łatwiej się ruszyć z tego. A skoro już zostawanie, to jeszcze jedna rzecz. Halo? Ukłon. Zostań. Aha, a ukłon, a tutaj w stronę widzów. O. Zostań. No i ogólnie też można naprawdę dobiegać. Zostań jeszcze. Nawet jakieś takie rzeczy robiłem w życiu, że mu kładłem coś na kupie. Zostań. I też zostaje. Najbardziej abstrakcyjna rzecz stawaj, dobra? To były kieliszki. To jeszcze chcemy. Siadaj. Siad. Ta łapa. Dotknij. Jeszcze raz dotknij. Pięknie. A piątkę przybije. A piątkę? Piątkę. Dobre. Obracaj się, wstawaj. Obrót jedną. Obrót drugą. O, cofaj. Super, cofaj. Leżeć. Od razu ze stojaka. Jest też bardzo przydatna komenda na obcinanie pazurku. Tam gleba. Gleba. Tak łatwo psa obsłużyć wtedy. Jest to zdepies, ale dawno tego nie wykorzystywaliśmy. To będzie albo chybił, albo trafił. Dobra, zdepies. Zdepies. Nie uda się. Dobra. Co tam jeszcze? Że tu skoczy, nie normalnie. Na brzuch nie skaczę z tego powodu, że jakby terapeutyczny z małymi dziećmi pracował, więc bałem się tego. Aczkolwiek mam jedną taką rzecz podobną. Tam siad. 10. Coś takiego, aha. Ale tylko na ręce, bo nie chciałem, tak, żeby ja rozumiem. Sobie na dzieci z tego. Rozumiem. Co tu muszę zrobić? Tyle tego było. A, tabo. Noga. Tabo. 8. 8 jeszcze jest. Dlaczego nie? To dobre. Och, nie skończyłem. Tak. Dobra.
Czyli śmiało jak go przyczepimy, że będzie stał przywiązany do latarni, to zostanie, tak? Jak dostanie komendę i pan gdzieś tam i dziecko, jak się nauczy, to da mu komendę, żeby szczeknął. Tak, szczekanie, tak jak mówiłem wcześniej, to bo daj głos, ale też praktycznie większość tych rzeczy, które pokazałem przed chwilą na komendę głosową, też jest na komendę optyczną, czyli ta bo. Skup się, musisz tam nie patrzeć, żeby... Dobra. Czyli przyłożenie do ucha, siadanie na przykład, ta bo. Tam ktoś chodzi. To jest siadanie, leżenie na komendę, ruch ten, siadanie na przykład, wstawanie, ta bo. No i tego typu rzeczy. A, super. No dobra. Tabo? Też? Bierz! Daj. Super. Tabo? Bierz! Tabo? Chodź, daj. O, super! Super. Trzymaj smaczkę. Dobry pies.